Także witamy Państwa serdecznie. Nasze radio Tok FM nadaje. Tok FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zdaje się, że tutaj są też no, jakieś wiadomości dnia oczywiście dzisiejszego. Stuku puku, co powiedzą, proszę Państwa, na linii. Online. Nie jesteśmy unplugged, tylko jesteśmy online. Zapraszamy. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra 26:49. No i już, proszę Państwa, godzina 13 minęła, to może dajmy troszeczkę muzyczki. Muzyczka gra 98:00, nic więcej. Pytanie, które w tym momencie stawiam, jest zasadne. Konsekwentnie działając i chcąc doprowadzić do końca realizację ustawy dekomunizacyjnej, na podstawie uprawnień wszcząłem postępowanie... No nie wiem, czy to się uda, dekomunizacyjna, bo przecież Rodowicz tańczyła. Komorowski zdjęcia pokazała. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Rada Warszawy zdecydowała, że nowych patronów będzie miało tylko 6 ulic. Następnie wojewoda mazowiecki, wydając zarządzenie zastępcze, zdecydował o zmianie nazw kilkudziesięciu ulic, w tym Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. 11 stycznia Rada Warszawy z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej przyjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy Lecha Kaczyńskiego na trasę Łazienkowską. Przeciwni zmianie byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. To z Warszawy. Nieustają problemy z obsadą dyżurów lekarskich. Kolejna placówka, tym razem Szpital Uniwersytecki nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy ograniczył wykonanie zabiegów planowych. To skutek przedłużającej się trudnej sytuacji organizacyjnej szpitala spowodowanej wypowiadaniem przez lekarzy klauzul opt-out. Umowy te pozwalają na pracę powyżej 48 godzin. Świata, co się może dziać? Problemy z przyjmowaniem pacjentów występują też w innych placówkach. Typowy kraj trzeciego świata. Polska jest typowym krajem trzeciego świata. Najbliższe spotkanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i młodych medyków wstępnie zaplanowano na 1 lutego. Radia Kruszczowski. No jesteśmy w Polsce, proszę Państwa, no bo pokazujemy polskie pieniądze. No. Na przykład 200 zł polskich. W chwili obecnej jednak bydgoski szpital ograniczył zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiologii, ortopedii, położnictwa i ginekologii. Nie dotyczy to właścicieli karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Kierownictwo szpitala miało prowadzić rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego i oddziału NFZ. W szpitalu imienia Biziela z końcem 2017 roku klauzulę opt-out wypowiedziało 61 ze 108 rezydentów i 9 z około 270 innych lekarzy. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął prace poszukiwawcze w dawnej katowni NKWD i UB przy ulicy Strzeleckiej w Warszawie. Znajdowała się tam druga co do wielkości powojenna katownia komunistycznego aparatu represji w Warszawie. Przetrzymywani tam byli m.in. żołnierze podziemia niepodległościowego. O sprawie napisał nasz dziennik. Prace poszukiwawcze mają na celu odnalezienie szczątków ludzkich, powiedział naszemu dziennikowi profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu. Jeszcze do niedawna dostęp do tego miejsca kaźni był utrudniony, gdyż budynek był własnością prywatną. Po wielu latach starań 12 grudnia ubiegłego roku Instytut kupił dawną katownię. Już wtedy profesor Szwagrzyk zapowiedział szybkie rozpoczęcie prac mających na celu zbadanie piwnic. Czytamy w naszym dzienniku. W
kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami we wschodniej połowie kraju, miejscami zwłaszcza na zachodzie. Zamykają, proszę Państwa, powoli. Temperatura maksymalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 3 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad samym morzem, chwilami porywiste, przeważnie południowo-wschodni i południowy. A na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. To były wiadomości w Radiu Maryja. Czyli proszę Państwa, chwilówki zamykane są, 360 placówek jest zamkniętych, jak Państwo widzą na ulicy Aleje Jerozolimskie w samym centrum Warszawy, koło hotelu Polonia. No to jak na załączonym obrazku, gdy nadaje nasze radio, proszę być z nami, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, u nas zdaje się najciekawiej, bo u nas logicznie. Ratunek po aborcji, proszę Państwa. No bo rzeczywiście ta orkiestra świątecznej pomocy i jeszcze Hanka się przykleiła z tarczą, jakimś tam puklerzem, że popiera orkiestrę świątecznej pomocy, ale nie wiadomo, czy ona by mogła żyć, bo jeżeli dzieci z zespołem Downa są uśmiercane, a ona przecież to wszystko ma, no to nie wiadomo, czy ona by w ogóle istniała, czy ona w ogóle by była. Warszawskiej Pradze. Odwołanie do Boga w Konstytucji. Nie ma takiego konstruktu jak państwo neutralne światopoglądowo. Zasadność odwołania do Boga w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje profesor Marek Dobrowolski. Współczesne niewolnictwo. Czy grozi nam uzależnienie od toksycznych technologii i inżynierii genetycznej? Analizuje w naszym dzienniku dr Grzegorz Osiński. Były to wybrane problemy, tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. No właśnie. Czyli widzicie Państwo, genetyka. I ta Zośka Bacia, ona na ten temat tylko gadała kiedyś, jak myśmy z nią czytały Pismo Święte, Biblię. Ona tylko na ten temat. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Konchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, ze świata. Co ciekawego ze świata? No te chwilówki to chwilówkami, ale za chwilówkami idą do Izraela kolejne, proszę Państwa, kolejne firmy pożyczkowe, banki pożyczkowe. Czy ten bank BGŻ Paribas, czy Alior Bank, czy inne banki. Proszę Państwa, ludzie wcale nie korzystają z tego, bo ten bank to jest taki sam, ten też podobnie, te banki nie różnią się między sobą, chociaż chcą oszukać, że ponoć są różne, że bo ten lepszy jest od tego, ten lepszy, no ale to wszystko jest figa z makiem z Pasternaka. Zaraz będziemy mieli Obudź się Polsko ma. Świadczył o takich wartościach. Niech przepadnie kłamstwa mgła. Naród czy patriotyzm. To nie będzie zwykłe muzeum. Poprzez historię i kulturę pokażemy, czym jest polska tożsamość. Na pomoc fundacji zawsze mogą liczyć najbardziej potrzebujący. Osoby chore, samotne, pokrzywdzone przez los. Otrzymują one nie tylko dary rzeczowe, ale także dużo serca i zrozumienia. Prosimy również w tym roku pomyślcie o tym 1% podatku dochodowego za 2017 rok dla Fundacji Nasza Przyszłość. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość 000091 141.